Okej, dzień dobry. Właśnie będę sobie patrzeć, co będzie na part drugi, jakie to będzie wideo, bo tutaj widzę, że na czacie jest bardzo dużo osób. No, 10 koła ponad, więc zobaczymy. Okej, standardowo, witanie się. Siema, Omatsu. Oczywiście, że się bawimy dobrze. Dajcie Goku Blacka. Double Carnival. I Eza. Okej. Black. Ikari Trunks! Siemanko, to było tak banalne do przewidzenia. Ale kurde, o jaki fajny art! Okej, to było proste do przewidzenia, że on będzie. Ale druga karta. Czy to na pewno będzie Goku Black? Standby? O! Animacje? Dobra! Maki made me promise that I would give it back to you. This is something that I have to do. Okej, idzie twardo. A mortal living in this world. Okej. Nie było transformacji w SSJ-a. Ale okej, nie będzie, nie będzie. Flash Blade. No na razie ta animacja, porównując do reszty, nie jest aż taka zachwycająca. Okej. W. Ej, popniak. Okej. O! Dziwnie się na to patrzy z angielskim dubbingiem, ale... No cóż, poradzę. Fajne, ale troszkę te animacje moim zdaniem trochę gorzej. Abilities, dobra, ja to sobie pauzuję. Okej, mnóstwo kategorii, mnóstwo. Jest fizyczny w ogóle, okej. Leader skill, Hope of the Elite. Time Travelers 200%? Oooo! Okej. Zwiększa sobie defa na 18 ki. No fajne, to fajne. O Boże, dobra, pasywka. Co on tam ma? Intro ki plus 3, dodatkowy atak, który ma great chance na bycie superką przez 4 tury. Dodatku ki plus 3, atak def 150%, dodatkowy atak 100%, kiedy robi superkę, dodatkowe ki do 5 i def do 50%, z każdą superką zrobioną, ok. Redukcja obrażeń 10%, aha, ok, czyli superki są bardzo ważne. Oprócz tego dodatkowy atak 100% i... Kolejny atak, który ma kolejną szansę na bycie superką. Jako drugi, trzeci ataker w turze. Ja nie patrzę teraz na czat, spokojnie, nie spoileruję sobie. Dodatkowy atak, który ma wysoką... On ma aż tyle tych... Co jest? On ma dużo. Dużo ataku. Okej. Standby. Na 4 tury.
Aha, i charge count. Aha, dobra, czyli to będzie działać jak tamto. Okej. Okay. To jest ten sam atak efekt, co był wcześniej. Dobra, ki plus 12? 12 ki na start? Ej, to jest niepojęte. To jest niepojęte, 12 ki na start. Atak def 200%, dodatkowy atak 150%, kiedy robi superkę, dodatkowy atak, który ma Grace szansę na bycie superką i dodatkowo redukcja obrażeń 50% na jedną turę. Garda? Nie patrzę, co tam jest. Dodatkowy atak... O Boże. Mam nadzieję, że sobie to przeczytaliście. Masakra. Widzę, że czat jest oburzony. Nie chcę sobie jakoś super spoilerować. Atak 50%. Okay. No dobra. Nie chcę na full screena brać. Niech coś się jeszcze dzieje na tym ekranie, bo jak nie mam kamerki, to tam. スタンバイ状態中に必殺技を発動すると、効果はスタンバイ前と同じですが、演出内の剣が青い木に包まれた特別な演出に変化いたします。ぜひ仲間にしてユーザーの皆様の目で確かめていただけますと幸いです。託されたみんなの希望を背負うトランクスをぜひ仲間にしていただけると嬉しいです。Ranks wydaje się tak potężną kartą, jeżeli chodzi o damage. Defensywnie też powinno być spoko. Gohan! Jednak nie jest to Black. No dobra. Ale ten arcik mi się podoba, ten Piccolo i Goku w tle, pięknie. Dobra, ale jakie te animacje? Ja jeszcze sobie łyka herbaty wezmę. Trunks wydaje się spoko. Trunks się wydaje spoko, na pewno. Kurde, ale ten arcik mi się podoba. Ale co? Jakie animacje on będzie miał? Szczerze, chyba będę się bardziej skupiał na Gohanie. No dobra, pokażcie, pokażcie. Okej, intro proste. Ale nie ma ręki. Okej. Okay. Tutaj w ogóle kreska w animacji jest trochę inna. Taka grubsza. O! Mechanical Serpo? Okej. Ale będzie jeszcze transformacja w... Nie! Domain ma?! O! Ale to tło mi się podoba! Jest SR! Domaina ma! Standby i domain. Ulepszyli tu animację z tego Int Gohana. Okej. Ten fragment to jest W dla Gohana. I jeszcze taki KO screen do promieni słońca. Ale fajne. Fajniutkie. No okej, okay, szczerze, z animacji podoba mi się zdecydowanie bardziej Gohan. Okej, okay, skille. Skille. Dobra, Future Saga 200%. 200% Future Saga, przecież to jest bałbane, biorąc pod uwagę tu celebrację. Okej, okay, też ma tutaj kilka fajnych kategorii. Future Saga, o mój Boże. Okej, okay, nie stakuje niczego. Nie, chwilę. Stakuje atak, tak? Dobrze rozumiem? Okej. Okay.
Co? Co z tymi pasywkami jest? Dobra, intro. Ki plus 5, redukcja obrażeń 40% na 5 tur. Okej, okay, to spoko. Ki plus 3, atak def 158% i dodatkowe ki plus 1 do 5, atak def plus 20% do 100 z każdym zrobionym atakiem. Redukcja obrażeń 20%, to już jest tak standardowo. Kolejna redukcja obrażeń 20% i dodatkowy atak, który ma wysoką szansę na bycie superką, kiedy ki jest 18 albo więcej, czyli potrzebna jest duży ki. Okay. Robi dodatkowy super atak, kiedy ki jest 20 albo więcej. Ma domain, gdzie jest po prostu to miasto fantastyczne. Na 5 tur, startując od 5 tury. Okay. Kiedy jest domain, zmienia int orby na str i robi kryty, kiedy jest active skill albo 24. Domain to tylko zmienia orby. Active skill, massively raises. Okej, okay. Okay, to jest spoko, że ki plus 5 i dev. To jest spoko. Domain, o, dobra, jest. Increase damage received. Okej, okay, dobra. Nieważne. To jest spoko. To jest spoko. Przyda się. OSF tyle całkiem ciekawe. Double Legendary Carnival. Oni są na jednym banerze? Nie, co ja biodolę? Co? Jeden... Nie. Czemu to wygląda, jakby miał być jeden banner? Nie, no dobra, nie będzie to jeden banner. Dobra, Eza. Okej. To jest Black. Black Int. Int Black. Fizyczne androidy. Akurat... Gdzie jest Int Koku Black? Dobra, temu Zamasu linki nie wbijałem, temu Trunksowi linków nie wbijałem, temu Gohanowi linków nie wbijałem, a tym Trunksowi i Mai wbijam aktualnie linki. Spoko, że dużo Eza, ale gdzie jest Black? Nie, no dobra, Black... Jeszcze jest part trzeci. Będzie part trzeci celebracji. 9-14... Czwartek? Nie, albo w piątek. Raczej w piątek. Nie, jak to jest z tymi strefami czasowymi. See you. Where Koto? Gdzie Koto? Czemu tutaj było dużo takich rzeczy? Chwilę, nie ma jakiejś niespodzianki na koniec? Nie ma. Tylko Bandai Namco. Kurde, Belle, no. Okej. Okay. Fakt, żeby zrobić Trunksa jako karniwala, to było po prostu wiadome. Gohan jest małym zaskoczeniem, ale na początku Worldwide mówili, że to ogólnie jest celebracja dotycząca Trunksa, a nie tylko Future Sagi ze Superki, więc no, to ma sens, w sumie nawet się troszkę tego spodziewałem. Ale jeżeli chodzi o wybór kart do Eza, to jestem zdziwiony. Ale jedna rzecz mi się podoba. Bo mianowicie ten AGL Trunks i Mai będą mieć Eza, więc prawdopodobnie zgaduję, że jak będzie następna celebracja, coś tam mówi Heroes, coś takiego, to Bardock i Ginę dostaną Eza i to jest moim zdaniem całkiem spoko, bo lubiłem korzystać z tamtej karty. Co jeszcze z tego filmiku chciałem powiedzieć? No, że te pasywki są długie i w sumie nie wiem, która karta jest lepsza. Jak mówiłem wcześniej, animacje jakoś bardziej mi się spodobały temu Gohanowi, bo po prostu lubię Gohana bardzo. I chwilę. I to w ogóle z tym domainem jeszcze raz sobie tutaj zobaczę. To tło wygląda genialnie. W sumie śmiesznie by było, jakby ogłosili Eza tego Trunksa i Gohana. To by było śmieszne trochę.
Ale te strasznie długie pasywki, to jest aż ciężko mi powiedzieć, który lepszy, no. Standby domain. Ale tutaj, że o ta część pasywki to jest genialne. To jest pasywki genialne. Pasywki tylko tego. Domaina. Ale tutaj. Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądać ten baner. Czy będzie Bu i będzie Bulma? Mam nadzieję. Ale to będą dwa banery. To muszą być dwa banery. Tylko ja sobie tak głupio wytłumaczyłem. No i taką mam nadzieję. Nie no, będą dwa banery. Po prostu mi się coś pląta w głowie. Nie jestem świadomy tego, co mówię. Ale to Eza, które tam na końcu... Chwila, gdzie to było? Dobra. Czy mi się podoba wybór Eza tych kart? Nie. Ale przynajmniej mam teraz karty, które mogę sobie wziąć do linkowania, więc... Zawsze coś. No ale dobra, to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej celebracji, o parcie, gdzie właśnie będzie Carnival, Trunks, Gohan, Teeza i w ogóle po prostu do następnego. Na razie, cześć, cześć.